odcinku zajmiemy się ustaleniem koncepcji aranżacyjnej utworu, czyli rzeczą, nad którą każdy aranżer, realizator i producent musi się zastanowić przed rozpoczęciem nagrań. Pierwszą rzeczą do ustalenia jest tempo utworu. Będzie to miało wpływ na ogólny jego klimat i sposób śpiewania wokalisty. W przypadku utworu Ona tak ma, od początku wiadomo było, że będzie to ballada. W związku z tym szukaliśmy tempa wolnego i po kilku przymiarkach ustaliliśmy je na 90. Decyzja ta musi być ostateczna, ponieważ w przypadku nagranych żywych instrumentów nie da się już tempa zmienić. Inna sytuacja jest, gdy sekcja składa się z programowanej perkusji i lupów, basu syntetycznego, instrumentów klawiszowych MIDI. Tu tempo może być korygowane praktycznie do samego końca, czyli do etapu rejestracji ścieżek wokalnych. Kolejną kwestią, którą musimy ustalić przed rozpoczęciem nagrań, jest przeznaczenie utworu i określenie pól eksploatacji, na których będzie wykorzystywany. Jeśli utwór będzie słuchany i będzie się przy nim tańczyć w dyskotece, trzeba użyć określonego zestawu instrumentów, a sekcja rytmiczna z założenia będzie syntetyczna. Dyktują to przyzwyczajenia tego typu odbiorców i ich percepcja przy odbiorze muzyki. Podobnie jest w przypadku muzyki klubowej, z tym, że możemy tu się pobawić w bardziej rozbudowane formy, większą transowość i bardziej połamane rytmy. W przypadku utworu Ona tak ma, od początku założenie było takie, że ma on być typowo radiowym utworem o klasycznej budowie, a co za tym idzie, jego brzmienie miało charakterem korespondować z wcześniejszymi dokonaniami zespołu Mafia. Czyli w skrócie piosenka miała być w jego stylu. Kolejnymi zasadami, jeśli chodzi o piosenki do współczesnego radia, są niestety czas ich trwania, maksymalnie 3,5 minuty. Refren powinien wchodzić po 30 sekundach. Unikamy długich solówek gitarowych czy części instrumentalnych. Użyłem słowa niestety, ponieważ ubolewam nad tym, że ogranicza się w ten sposób swobodę twórczą artysty. Decyzja dotycząca brzmienia została podjęta przez nas na samym wstępie, jednak w miarę aranżowania, nagrywania i muzycznych eksperymentów okazywało się często, że pierwotne założenia zmieniały się. Myślę, że nawet trzymając się określonego stylu, można pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa w muzyce. Komfort pracy we własnym domowym studio i możliwość poświęcenia większej ilości czasu na pracę przy utworze często rekompensuje pewne ograniczenia lokalowe i sprzętowe. Gubiłem słowa, ona tak ma.